Jak tam był Halloween? Przestraszyliście się chociaż trochę? Tegoroczne święto kojarzone ze strachem i horrorem było szczególnie przerażające dla użytkowników Instagrama, więc możliwe, że spora część z was na pewno się wystraszyła. Wszystko dlatego, że większość osób, które próbowało wejść do aplikacji, nie mogło tego zrobić z powodu awarii. I to nie byle jakiej awarii, a informacji o zawieszeniu konta w związku ze złamaniem zasad. Szczególnie miękko w kolanach mieli wszyscy ci, dla których Instagram jest głównym źródłem utrzymania. Szczególnie dla osób, które od dawna balansują na granicy cierpliwości moderacji. To jednak nie tak, że przy logowaniu wyskakuje losowy komunikat, bo konta naprawdę są blokowane. Ci, którzy mieli na tyle szczęścia, że ich konto nadal działa, obserwują gigantyczny spadek liczby obserwatorów. Ja również, mi odpadło jakieś 20 osób. Natomiast zablokowane profile nie są widoczne w wynikach wyszukiwania. Sam Instagram jest ponoć świadomy problemów, no trudno, żeby nie był, i twierdzi, że pracuje nad rozwiązaniem tych chwilowych trudności. Niektóre konta ponoć już wróciły, ale horror wciąż trwa. A skoro już mówimy o horrorach, to kolejny ma związek z siecią IKEA. Otóż szwedzki sklep nie chce być kojarzony z miejscem, w którym pracownicy czyhają na życie klientów. I nawet to rozumiem, trudno sprzedać komuś nowy stolik nocny o nazwie godnej przedwiecznego demona, kiedy potencjalny klient ucieka z krzykiem. Ale o czym mowa? O grze The Store is Closed, która garściami czerpie z SCP-3008. Jeśli nie wiecie, czym jest SCP, już śpieszę z wyjaśnieniem. To seria internetowych past o paranormalnych zjawiskach i przedmiotach, które mają mieć miejsce w jednym uniwersum. W jednym z nich jest międzywymiarowy sklep IKEA, w którym uwięzieni są ludzie. Natomiast jego potworny personel morduje rzeczonych ludzi w nocy, przy okazji grzecznie wypraszając ich ze sklepu. Jacob Shaw, twórca gier niezależnych, postanowił zrobić na ten temat grę, chociaż dość przezornie uznał, że używanie marki IKEA może tu nie być najlepszym pomysłem, dlatego zmienił nazwę sklepu na Styr. Okazało się jednak, że pozostawienie typowo IKEA-owej kolorystyki, kształtu budynku, wystroju wnętrz i wyglądu pracowników, znaczy uniformów, pracownicy IKEA tak naprawdę na szczęście wyglądają inaczej, nie było już takim dobrym pomysłem i prawnicy sieci złożyli mu propozycję. Albo to zmieni, albo spotkają się w sądzie. I mam tu jedno pytanie do IKEA. Czy wy zatrudniacie tych samych prawników co Beyoncé? Bo to brzmi jak powtórka historii z tym zdjęciem, które miało zostać skasowane z internetu decyzją sądu, a teraz wszyscy je znają. Wiecie, efekt Streisand. Teraz to już każdy wie, że ta gra ma miejsce w sklepie IKEA w każdym razie. No dobrze, a może przejdźmy do czegoś bardziej wesołego. W końcu na świecie dzieją się nie tylko rzeczy złe, ale i dobre. Na przykład ogłoszono datę premiery Dwarf Fortress na Steam. Ta 16-letnia gra ma trafić na platformę Valve już 6 grudnia tego roku i będzie kosztowała $30. Zaraz. Co? Przecież Dwarf Fortress jest za darmo. No niby tak, ale Steamowa wersja gry będzie miała coś więcej niż darmowa dostępna na stronie twórców. Tym czymś będzie grafika. Dwarf Fortress to bowiem najpopularniejsza na świecie gra ASCII, bądź ASCII, zależy jak czytacie. Czyli wykorzystująca znaki jako reprezentację grafiki komputerowej. I chociaż tytuł ma rzeszę fanów, to dla większości graczy wydaje się z tego powodu mało przystępny i zupełnie nieczytelny. Dla niewtajemniczonych polecam recenzję Setha. A fakt, że to jedna z najbardziej złożonych gier na świecie, wcale tutaj nie pomaga. I chociaż puryści raczej nie są zadowoleni z takiego obrotu sprawy, to dzięki temu i twórcy zarobią i kolejne osoby będą mogły się cieszyć tym tytułem. A przecież o to tutaj chodzi, prawda? Z innego założenia wychodzi najwyraźniej Tesla, która idzie zupełnie inną drogą. Raz, że jej konsole są piekielnie drogie, no dobrze, mają przy okazji funkcję jeżdżenia, to jeszcze firma nie chce, żeby ktoś na tym mógł zarobić. Sam Barlow, twórca dość popularnego indyka Her Story, pochwalił się na Twitterze tym, jak to dostał od Tesli propozycję nie do odrzucenia. On dostosuje swoją grę do komputera pokładowego samochodów elektrycznych Ilona Muska, za co Tesla nie zapłaci mu złamanego grosza, bo wiecie, bycie dostrzeżonym przez Teslę jest wystarczającą nagrodą, no i każdy samochód stanie się w ten sposób reklamą jego gry. Chociaż raczej taką dobrze ukrytą, bo nikt na drzwiach nie umieszcza listy tytułów, jakie można zagrać na
samochodzie. Przy okazji tego tweeta twórcy Untitled Goose Game, wiecie, tej gry z gęsią psychopatką, pochwalili się, że również dostali od Tesli tego typu propozycje. Żaden kreatywny twórca jeszcze nigdy nie zapłacił rachunków ani nie nażarł się za projekty robione do portfolio. Zatem kiepska reklama dla firmy jednego z najbogatszych ludzi na świecie. Ten jest co prawda teraz pochłonięty przypychankami ze Stephenem Kingiem na Twitterze, ale na razie nie chcę tego wątku w ogóle dotykać, więc przejdźmy dalej. Skoro mówimy już o reklamach, fani Ubuntu stracili cierpliwość, kiedy w terminalu systemu pojawiły się reklamy. A właściwie to jedna reklama, chociaż w sumie nawet nie do końca reklama, a propozycja przejścia na Ubuntu Pro, które może i jest płatne, ale tylko po przekroczeniu 5 stanowisk, więc dla przeciętnego Linuxiarza system w tej wersji i tak jest darmowy. Mimo to ruch ten bardzo się nie spodobał środowisku, dla którego za darmo to często zbyt wysoka cena. To jednak nie tak, że Linuxiarze nie mają tutaj swoich racji. Część boi się, że terminal wkrótce zaroi się od reklam, i to nawet graficznych, bardziej niż rynek dowolnego polskiego miasta na początku lat 2000. Inni zwracają uwagę, że reklama pojawia się tylko w przypadku wersji Ubuntu 20.04 LTS, które ma przed sobą jeszcze kilka ładnych lat wsparcia i promowanie w niej Ubuntu Pro jest nie na miejscu. Ja wiem, że dla twórców kreatywnych, ale i programistów open source, znalezienie balansu pomiędzy nachalną reklamą a koniecznością opłacenia rachunków i jedzenia bywa ciężkie. Dlatego pamiętajcie, że odcinek sponsoruje Ghostery. Zajrzyjcie zatem na ich nową stronę, używając linku w opisie, i rozważcie dotacje. A ja o zmianach w Ghostery opowiem wam w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa!